Zostało nam, dwie rzeczy zostały nam do obejrzenia. Już mi ktoś wspominał o tym na czacie. Days Gone, World Series. Ja, jeżeli chodzi o Days Gone, przynajmniej do tej pory, miałem pewne obawy, bo wydaje mi się, że ta gra jest dosyć długo w produkcji. Pierwsze trailery, takie pokazy walk na E3 jakoś mnie specjalnie nie rajcowały. W ogóle ostatnie E3, jak pokazywali faceta, który kontrolera nie potrafił obsługiwać, I grał w tę grę, to w ogóle to jest jakaś katastrofa, tak nie powinno się gier prezentować, no ale pomyślałem sobie, Jezu, jak oni tak prezentację przygotowali, to jak gra musi wyglądać faktycznie, ale no zobaczymy. Jako, że to jest exclusive PlayStation, to no to można liczyć na wiele, nie? Mam nadzieję, że się nie przeliczymy tym razem, ale nie sądzę, kurde, PlayStation chyba nie może sobie pozwolić na porażki teraz, nie? Za wysoko poprzeczkę sobie postawili. Ale to też wydaje się wymagająca gra. Mam nadzieję, że do kwietnia naprawię problemy z PlayStation moje. You'll be tempted to stop and look out at the lush valleys. Mam też nadzieję, że będzie jakaś prezentacja Days Gone, że gdzieś tam będzie jakiś wyjazd czy coś, fajnie by było. Nie lubię takie rzeczy, można fajne filmy robić. No ale cóż, no. Nie zawsze człowieka zaproszą. Extreme environments like lava fields and caves make perfect hideouts for marauders. Enemy camps are dangerous because their locations are so varied, encouraging you to use different tactics and strategies. Mam też nadzieję, że tych... Jezu, mam nadzieję, że tych obozów nie będzie jakoś potwornie dużo. Że to nie będzie przypominało Far Cry'a i tam odbijania obozu za obozem. Small towns. Infested logging camps is even more dangerous. O, już jasny gwint. Early on, as the pandemic spread, trainloads of corpses were brought into the wilderness for mass burial. These grave sites are now feeding grounds for freakers. Making for some deadly rides and intense horde fights. Weather. A zauważyliście, że w tych nowych filmach o zombie, w grach o zombie, nie mówi się na zombie, tylko się wymyśla jakieś nazwy? Na przykład szwendacze albo freakers. We'll make the freakers even stronger and more dangerous. With six regions filled with abandoned Nero checkpoints. Survivor camps, choked off tunnels. Ciekawi mnie eksploracja w tej grze. W ogóle eksploracja zawsze jest fajna. Znaczy zawsze lubiłem eksplorację w grach i mam nadzieję, że tutaj zrobią to dobrze. Najlepsza eksploracja jest niestety w Skyrimie i w Falloutie 76, niestety, bo obie te gry w innych rzeczach niestety nie domagają. No ale cóż. Ale cóż, nie będziemy płakać po raz kolejny nad Falloutem, nie? This is Anthem. Welcome to the Anthem gameplay series. In this first video, we'll take a look at story, progression, and customization. Czy jadę na E3 w tym roku? Znaczy, to jest pierwszy rok, kiedy mam ochotę pojechać na E3. Ale nie wiem. Nie wiem. Najchętniej to bym pojechał na pokaz PlayStation, ten, który będzie poza E3. Fight and explore anywhere within the world. That's where you and your. Czy ja właśnie zrównałem Skyrim z Falloutem 76? Trochę tak. Mam swoje powody, ale to nie będziemy teraz o tym rozmawiali, nie? Ja myślę, że jakby ludzie w Skyrimie trochę bardziej uwagi zwracali na błędy, które do dzisiaj są, to Fallout 76 mógłby się bardziej udać. Znaczy, Bethesda za duży margines błędu się pozwala o Bethesdzie, na zbyt duży. We decide what's best for the world. The power of pure creation at our fingertips. Your story begins in the middle of this conflict. On jest taki mocny klimacik The Division czuć. Nie The Division, tylko Destiny. Co akurat nie jest zaletą, ale... Before you head out on these missions, you need to prepare your javelin.
Unlock 4 base javelin suits and then build any number of loadouts to customize them for different playstyles. Za dużo tego typu gierek. No nie, jakoś tak teraz to nie wiem, co się stało, że tak. Znaczy, to jest jak najbardziej mój klimat, w sensie takim, że po pierwsze science fiction, po drugie metoda rozgrywki, ja bardzo lubię taką. Mikołaj, ja wiem, która jest godzina, ja prowadzę streama w ten sposób, w jaki uważam za stosowny. The storm is built for extraordinary elemental attacks. Devastating power. Ale faktycznie jest coś w tym, że tych gier coraz więcej jest tego typu. Your loadout can be customized and augmented to match your gameplay style. Your javelin ability has everything to do with the gear you use. Your gear score is the indication of how powerful your javelin is. Each javelin has the following slots: 2 for offensive gear, 1 for support gear, 2 weapons, 6 components, and 1 ultimate power that is unique to each javelin type. Whoa. In this case, we have 4 loadouts ready to go for the Ranger. Each one I've set up for different playstyles. Let's have a look at my team support specialist. We are using the Venom Darts and a Frost Grenade for offensive gear. This will be great for applying ice and acid status and for setting up combos. For support gear, we are using the Bulwark Point, which places a spherical shield in the battle. For weapons, we have a hammerhead assault rifle and the semi-auto sniper rifle. One will give medium range damage, while the other allows for fantastic long range damage. Ej, fajne te, że jest ta funkcja supporta. Obrażeń i, znaczy DPS-u i heala, nie? Znaczy nie wiem, czy, znaczy tanka, supporta i ten. Tylko nie wiem, czy tu leczenie, chyba raczej nie będzie leczenia, nie wiem. O, przepraszam. Let's start by checking in with Halleck and continue with one of our story missions. She's also in the Dominion now. Good. It's a freelancer job. Always has been. Ready, Javelin One? Ready when you are. We've got your back. You go there and you kick some ass. In this first fight, we are going up against the Dominion Fury. A Fury. The Dominion don't play games. Be careful. The Fury hits incredibly hard and will regenerate itself. It will be important to keep moving and use cover or the Bulwark Point. Two things to remember: protect yourself and time your attacks to do maximum damage in bursts. The Storm is set up for maximum damage using elemental attacks like Lightning Strike and Flaming Orb. Its quickening field will reduce cooldown. Tam są jakieś taktyki, nie? Allowing everyone to use their offensive powers more often. Timing your ultimate attacks with your team will ensure enemies like the Fury won't have a chance to regenerate. There, you've got them. You survived the Fury. You best head back to the fort. I'll let Tassa know we need to talk. Przepraszam. At the end of each mission, head back to the fort. Collect your loot, customize your javelin, pick a new suit, and head out for more. This time, let's enter free play. In free play, the map. Oh, free play. Explore the way you want, head in any direction, and discover endless activities and receive missions along the way. To mi się podoba. Players on the map, or call in a friend when you need an extra set of weapons to take down the deadliest creatures the world has to offer. Here we see the Colossus and Interceptor are opposites in almost every way, making them a great pair in battle. The Colossus is built to be in the middle of the fight, with its heavy weapons and durable shield. Taunting enemies with battle cry will keep enemies focused on it. This will allow the Interceptor to charge in and out of the fight, inflicting its melee damage without being attacked. Powers like Wraith Strike will send out a shadow version of the Interceptor. Or use the target beacon to mark an enemy, then charge in with the Spark Dash to finish it off. In Anthem, build your ultimate arsenal of javelins. Head out into the world and unleash your power. Stay tuned for the next installment. Wygląda jak mega gierka, tylko tak jakoś tak towarzyszy temu dużo takich kontrowersji. Raz związanych z Electronic Arts, dwa związanych z BioWare'em,
3 z tym, że no to jest, że się zauważa podobieństwa do Destiny, które nie było zbyt udane, do Mass Effecta, który nie był zbyt udany. Co tam jeszcze? To taki jest, no to jest, to może być dobra gra, która się w ogóle nie sprzeda, nie? A może być też kiepska gra, która się nie sprzeda, więc to akurat mnie nie martwi w takim przypadku, no ale, znaczy martwi mnie, bo chciałbym, żeby była dobra. Nie?